Dzień dobry Państwu, nazywam się Olga Maracewicz, jestem psychologiem i pracuję w klinice Psychomedic. Spotkaliśmy się dzisiaj tutaj, bo chciałabym Państwu powiedzieć co nieco o tym, jak poradzić sobie z lękiem społecznym w krótkim czasie, maksymalnie 16 tygodni. Skąd ten pomysł? Wziął się on stąd, że do naszych gabinetów psychoterapeutów poznawczo-behawioralnych, między innymi do mnie, zgłaszają się pacjenci z rozmaitymi problemami. I właśnie często zgłaszają się również z tym problemem, znaczy z problemem lęku społecznego, choć nie zawsze sobie uświadamiają, że ten problem jest ich bazowym problemem. Zacznijmy od tego, czym w ogóle jest lęk społeczny, jakie są jego symptomy. Lęk społeczny jest zjawiskiem, którego absolutnie wszyscy doświadczamy. Również ja doświadczam tego problemu, siedząc tutaj przed Państwem. Dzisiaj rano, jak się obudziłam, to sobie tak myślałam, co ja miałabym powiedzieć i jak ja się w związku z tym czuję. I sobie pomyślałam, że może by tak na przykład uciec i nie nagrać nic dla Państwa, no bo to jest w sumie stresująca, nieprzyjemna sytuacja. No niemniej jednak moja zdrowa część powiedziała, że wiesz, dasz sobie radę, zastosujesz kilka znanych sobie technik, sobie jednak poradzisz z tą sytuacją. O tym, jak sobie poradziłam, opowiem Państwu na końcu, a wcześniej zacznijmy od tego, jak rozpoznać symptomy lęku społecznego u siebie. Lęk społeczny jest, może być patologiczny w cudzysłowie, oczywiście wtedy, kiedy jakoś mocno przeszkadza nam w funkcjonowaniu, czyli kiedy z powodu lęku społecznego człowiek decyduje się zrezygnować z różnych ważnych aktywności, nie podejmuje wyzwań, na przykład nie odnosi sukcesu w związku z tym i jeszcze dodatkowo czuje cierpienie z tego powodu, bo albo właśnie jest niezadowolony z tego, w jaki sposób żyje, co osiąga, albo na przykład nie ma znajomych. W podejściu poznawczo-behawioralnym, w którym pracuję, mamy takie cztery obszary, w których rozpoznajemy objawy. Pierwszy to jest obszar fizjologiczny. Jeśli osoba doświadcza lęku, to ma szereg symptomów takich z ciała. Może na przykład nadmiernie się pocić, może mogą drżeć jej ręce, głos, inne mięśnie, może na przykład mieć kołatanie serca, może mieć inne trudności, które... O, na przykład częstym problemem, z którym ja się spotkam, jest problem wymiotów, niekoniecznie rzeczywistych, tylko lęku przed wymiotami. Po pierwsze pacjent twierdzi, że jest mu niedobrze i ciągle czuje, że mógłby zwymiotować, jeszcze dodatkowo się boi, że zdarzy się to w miejscu publicznym i jest to absolutnie paraliżująca sytuacja. Czasem też dla odmiany może mieć takie objawy, na przykład parcia nam pęcherz, czyli bez przerwy chce się pójść do toalety, co też jest dosyć krępujące w różnych sytuacjach społecznych. Druga grupa objawów to są objawy behawioralne, czyli osoba, która doświadcza lęku społecznego, najczęściej unika sytuacji, w których jest to jakoś trudne dla niej. Czyli na przykład nie rozmawia z obcymi, nie jada w restauracji, nie bywa w miejscach, gdzie jest dużo ludzi, czyli na przykład nie jeździ komunikacją miejską, dosyć trudne. Może odczuwać na przykład lęk przed rozmową z autorytetami, w związku z tym to wtedy jest paraliżujące. Może się bać takich sytuacji, kiedy jest narażony na ekspozycję. To jest dosyć powszechna sytuacja, większość z nas doświadcza tego rodzaju lęku. Natomiast kiedy ten lęk jest bardzo duży, to może na przykład nie być w stanie pójść na rozmowę kwalifikacyjną albo na egzamin. I rzeczywiście, jak można wyobrazić, ta sytuacja ma poważne konsekwencje dla pacjenta. Innymi skutkami, a jednocześnie objawami lęku są takie trudności emocjonalne. Znaczy osoba, która doświadcza przewlekłego lęku w ogóle, ale też lęku społecznego, może w konsekwencji cierpieć na przewlekłe obniżenie nastroju, taki nastrój dystemiczny. Może nawet on prowadzić po wielu latach do depresji. Zdarza się tak, że właśnie pacjenci zgłaszają się z objawami depresyjnymi, a pierwotnie tak naprawdę problemem i ich problemem były problemy funkcjonowania społecznego. Można też mieć takie trudności, jak na przykład utrata przyjemności. Utrata przyjemności z kontaktu z innymi ludźmi, z wychodzenia, taka przewlekła anhedonia.
Pacjenci doświadczający lęku mają też szereg problemów takich poznawczych, co nie oznacza intelektualnych, ale w sferze poznawczej, czyli polegających na tym, że interpretują inaczej rzeczywistość niż ona ma miejsce, czyli są na przykład wyczuleni maksymalnie na różne takie przejawy, oceny z innych, ze strony innych osób, wydaje mi się, że są stale obserwowani albo stale oceniani, że wszyscy widzą ich zdenerwowani, na przykład boją się zaczerwienienia, a jednocześnie wydaje mi się, że wszyscy właśnie wszyscy ludzie patrzą i tylko widzą to zaczerwienienie, te spocone ręce albo drżące, ten drżący głos. Może być też tak, że znaczy jest tak, że pacjenci doświadczający lęku społecznego mają takie zupełnie błędne przekonania na swój własny temat. Myślą sobie, że są bezwartościowi, głupsi, mają mniej wiedzy, mogą tak naprawdę mieć bardzo rozległe zainteresowania, ale wydaje mi się, że nie są w stanie nawiązać rozmowy, bo nie mają wystarczająco dużo tematów do rozmowy. Wydaje im się, że są przez innych cały czas oceniani, że w tej ocenie wypadają kiepsko. Teraz może trochę powiem o tym, jak dochodzi do powstawania tego typu problemów. Etiologia jest bardzo złożona. To znaczy, wszyscy ludzie mają jakiś poziom reagowania na lęk, który jest wrodzony. Znaczy, rodzimy się z taką, a nie inną dyspozycją, trochę nie mamy na to wpływu. Dziedziczymy to po naszych rodzicach, więc niestety jest bardzo duża szansa na to, że jeśli nasi rodzice są lękowi, to i my będziemy lękowi. Natomiast nie determinuje to na szczęście powstawania zaburzeń w tym zakresie. Jest tak, że jeśli dziecko jest lękowe i rodzice też są lękowi, albo jeszcze dodatkowo cierpią na fobię społeczną, to będą utrwalali takie wzorce właśnie unikania, niewchodzenia w różne trudne sytuacje. Bo taki zdrowy rodzic powie: no nie bój się, idź, spróbuj. Może się uda, może się nie uda, nic się nie wydarzy trudnego. Natomiast pacjent, tak tutaj pomyłka, drobna freudowska się dawa. Jeśli rodzic jest pacjentem, czyli rodzic ma sam problemy w tym zakresie, to będzie właśnie tego młodego człowieka zupełnie nieświadomie zniechęcał do podejmowania aktywności, ponieważ sam się boi, ma takie przekonania, że może lepiej się nie pchać, bo jeszcze nie wiem, po prostu coś nie wyjdzie. Nie zawsze tak jest, bo czasem jest tak, że rodzic zupełnie w ogóle nie lękowy również może wygenerować lęk u dziecka. Zupełnie z innych przyczyn, na przykład z takich, że jest bardzo wymagający. Stara się wychowywać dziecko tak, żeby było zawsze grzeczne, żeby zachowywał się we właściwy sposób. I wtedy taki człowiek może mieć w przyszłości przekonania, może być nadmiernie sfokusowany na tym, jak inne osoby go oceniają. Może być bardzo wyczulony na te sygnały jakby aprobaty z zewnątrz. Chronologicznie wygląda to tak, że u dzieci w wieku szkolnym, czyli w takim średnim dzieciństwie, rozpoznaje się zazwyczaj objawy lękowe, czasem lęk separacyjny, czyli dziecko na przykład musi chodzić do szkoły czy rozstawać z rodzicami. W okresie adolescencji mówimy właśnie o takim dużym wyrzucie tego lęku, który może być obecny pod postacią fobii i może nawet kilkunastu procent młodzieży dotyczyć. Częściej dziewcząt niż chłopców, niemniej jednak obie płcie tutaj są narażone tego typu trudności. Jeśli z tym problemem sobie nie poradzimy w tym okresie, to może on doprowadzić do trudności, do przewlekłych tego typu trudności w ciągu całego naszego życia, a w konsekwencji jako komplikacje mogą się wedrzeć różne inne trudności, takie jak na przykład depresja po wielu latach, o których wcześniej wspominałam. Taka, czyli przewlekłe obniżenie nastroju, taki nastrój dystymiczny. Czasem pacjenci, którzy są zmuszeni do przebywania w środowisku, chodzenia i podejmowania różnych aktywności, żeby sobie poradzić z lękiem, nadużywają jakiejś substancji, na przykład piją alkohol, więc mogą w konsekwencji cierpieć na uzależnienia. A jeśli nawet nie dojdzie do jakichś takich poważnych powikłań, no to bardzo często dochodzi do takiego niezadowolenia z życia, takiego
społecznego, zawodowego. No bo oczywiście można, unikając sytuacji trudnych, zdecydować się na przykład na podjęcie pracy, która nie naraża nas na kontakt z innymi. Zamiast, mieliśmy marzenie, żeby zostać prawnikiem, no nie wyszło, możemy się zatrudnić w bibliotece. Ale czy koniecznie jest to praca dla nas, czy koniecznie będzie spełniona nasze oczekiwania, czy za 30 lat nie będziemy z tego powodu cierpieć niezadowolenia z powodu niespełnienia różnych swoich oczekiwań. No. Może być różnie w tym zakresie. No właśnie, może wrócimy do tego, jak ja się dzisiaj czułam, jak ja sobie poradziłam. Terapia poznawczo-behawioralna oferuje bardzo dużo technik i możliwości poradzenia sobie. I oferuje oddziaływanie na różne aspekty objawów, na objawy fizjologiczne, na objawy poznawcze, na objawy behawioralne i na objawy. Dzisiaj sobie pomyślałam rano o tym pierwszym odruchu, a może by tak uciec i może by po prostu nie wziąć udziału w takim nagraniu i może by, takie, może by to przełożyć, to wtedy byłoby może łatwiej w przyszłym tygodniu na przykład, dlaczego by nie? Myślałam sobie, że nie, no jednak może to byłoby niewłaściwe. Skoro mam Państwu powiedzieć o tym, jak sobie poradzić ze stresem, to sobie sama z nim dzisiaj poradzę. Mi pomagają w takich sytuacjach przede wszystkim techniki relaksacyjne. Używam przede wszystkim technik bardzo prostych, czyli technik oddechowych, które regulują napięcie, które pozwalają właśnie, działają na te objawy fizjologiczne i pozwalają nie nakręcić się na, emocjonalnie, tak, na to, że sobie nie poradzę, się skupiam na oddechu, wyciszam i czuję się lepiej, czuję mniejszy lęk. A druga rzecz, która mi bardzo pomaga, to skupienie się na celu, czyli zastanawianie się nad tym, co chcę powiedzieć, a nie nad tym, w jaki sposób może zostać odebrane to, co powiem, albo w jaki sposób może być odebrana moja osoba i to, jak sobie tutaj wyglądam, w jaki sposób się zachowuję. Czyli skupienie się nad tym, co chcę Państwu przekazać. Chciałam jeszcze dodać na koniec, jeśli Państwo się identyfikują z wymienionymi przeze mnie objawami, to pewnie się też Państwo zastanawiają nad tym, po co w ogóle iść na terapię, skoro można na tego typu problemy zażywać leki. Bardzo często rzeczywiście lekarze proponują tego typu rozwiązanie, nawet lekarze czasem pierwszego kontaktu. My tutaj w klinice psychomedii stoimy na stanowisku, że najlepszym wyjściem w wielu przypadkach, bo nie zawsze, jest łączenie metod farmakoterapii i psychoterapii. Trochę powiem o tym, dlaczego. Dobrze dobrana farmakoterapia, dobrze to znaczy przez lekarza specjalista, to znaczy przez lekarza psychiatra, pomaga szybko i skutecznie zredukować silne objawy lęku. Także wtedy, kiedy te objawy są rzeczywiście silne i rzeczywiście bardzo jakoś upośledzają funkcjonowanie pacjenta, należałoby sięgnąć po leki, ale podkreślam, przypisane przez lekarza psychiatra. Natomiast koniecznym wydaje się połączenie obu metod. A dlaczego? Dlatego, że w podstawieniu leków możliwe jest, że nawet bardzo prawdopodobne, że objawy wrócą. Natomiast jeśli stosujemy psychoterapię, która, tak jak przypomniałam, nie jest w tym wypadku długa, bo trwa 12 do 16 tygodni, możemy sobie nauczyć poradzić z objawami i zapobiegać ich nawrotom w przyszłości. I to jest bardzo ważna korzyść, którą można odnieść z tego typu leczenia. Jeśli ktoś z Państwa boryka się z podobnymi problemami i chciałby skorzystać z pomocy, zapraszam na konsultację do kliniki Psychomedic. Osoby spoza Warszawy zapraszamy również na konsultację za pomocą Skype'a. Dziękuję.